Generalnie tematem permakultury, rolnictwa regeneratywnego i agroleśnictwa zajmuję się już od długiego czasu. Jak sobie tak to dzisiaj policzyłem, to dokładnie w 1996 roku po raz pierwszy zetknąłem się z ideą agroleśnictwa, permakultury i rolnictwa regeneratywnego i od tamtego czasu zacząłem się bardzo mocno tematem interesować. Początkowo jestem z natury sceptykiem, więc wszelkiego rodzaju obietnice niesamowitych plonów, niskich nakładów pracy wydały mi się lekko podejrzane, więc postanowiłem temat sprawdzić osobiście. Urodziłem się w mieście Łodzi. Jestem typowym mieszczuchem z pochodzenia. Bardzo dużą część swojego dzieciństwa spędziłem w typowym osiedlu miejskim, na typowym blokowisku. Tutaj zdjęcie z poziomu mojego trawnika, zdjęcie mojego balkonu, ta przestrzeń zakratowana tak pięknie, to jest właśnie mój balkon, od którego zacząłem swoją przygodę z permakulturą. Tak wyglądał trawnik pod moim blokiem. Oczywiście nie od razu, na początku była to bardzo lichej jakości trawa, która wysychała każdego lata, robiła się żółta, popielata i nic tam nie chciało rosnąć. Dopiero później, jak zacząłem stosować zasady permakultury właśnie w tej mikroskali, w skali miasta, zaanektowałem trawnika pod moim balkonem, a że mieszkanie na parterze, to pozwoliło mi zadziałać na wielu bardzo ciekawych poziomach. Szerzej o tym możecie sobie Państwo poczytać na moim blogu, na stronie Łukasz Nowacki, Permakultura dla każdego, więc odsyłam tam do dużo powieści na temat moich początków permakulturowych. Zaznaczę tylko, że to już jest dosyć znane zdjęcie, w wielu moich prezentacjach ono zostało już pokazane i szczegółowo omówione. To jest jeden z elementów, który znajdował się na moim balkonie, system oczyszczania szarej wody, która pochodziła z mojego mieszkania i umożliwiła mi ponowne wykorzystanie wcześniej zużytej wody, jej oczyszczenie i użycie nawadniania wszelkich upraw, które się znajdowały na balkonie, a potem nadmiar tej wody również trafiał na trawnik pod moim balkonem i tam zasilał w ten drogocenny surowiec cały ekosystem, który widzieli się Państwo przed zdjęciu. Przez bardzo długi czas szukałem inspiracji, szukałem wiedzy z zakresu permakultury. W latach 90. było to bardzo trudne, ale takim dziwnym trafem zdarzyło się to, podejrzewam, że nieprzypadkowo. Otóż ja od pierwszej klasy podstawówki dosyć intensywnie uczyłem się języka angielskiego, uczęszczając na takie dodatkowe zajęcia na tak zwaną świetlicę osiedlową. I w tych okolicznościach trafił w moje ręce artykuł, a w zasadzie kserokopia artykułu Patryka Whitfielda z czasopisma Permaculture Magazine. To miało miejsce właśnie w 1996 roku. I ten artykuł opisywał niezwykłą transformację, jakiej dokonało małżeństwo prowadzące dosyć klasyczne gospodarstwo rolne, zajmujące się głównie uprawą zbóż, które to gospodarstwo przetransformowali, przerobili na gospodarstwo agroleśne, mając do tego celu zasady projektowania permakulturowego. Artykuł nosił tytuł Trees Among the Wheat, czyli drzewa pośród pszenicy. I od tego artykułu zaczęła się moja droga permakulturowa, poszukiwanie wiedzy, poszukiwanie przede wszystkim praktyki, zarówno tej projektowej, jak i realizacyjnej. Tak się też złożyło, że blokowisko, na którym mieszkałem, dosłownie niespełna 700 metrów od mojego miejsca zamieszkania, w pewnym czasie odkryłem to miejsce, które teraz widzicie Państwo na zdjęciu. Jest to dosyć spora posesja, znajdująca się w Łodzi przy ulicy Cichej. Posesja mniej więcej o powierzchni około 1200 metrów kwadratowych, która wyglądała właśnie tak, jak to widać na tym slajdzie. Jest przykład jadalnego ogrodu leśnego, który według mojego researchu, moich poszukiwań został założony jeszcze przed II wojną światową, więc przez pewien czas był to na pewno jeden z najstarszych przykładów
tego typu ekosystemów, jaki się znajdował w Polsce. Po wojnie, kiedy teren został opuszczony przez ówczesnych właścicieli, ten ogród nie był zarządzany ludzką ręką. Nikt tego ogrodu nie pielił, nie prowadził, nie dosadzał roślin. Przejęła całą kontrolę nad tym ogrodem matka natura i to są efekty, jakie ja zastałem po kilkudziesięciu latach jego funkcjonowania. Kiedy pierwszy raz wszedłem przez zniszczone ogrodzenie na teren tego ogrodu, moja stopa zapadła się w 20 centymetrach pulchnej, czarnej, próchnicznej gleby. Było to coś niesamowitego, jak wyglądała struktura tej gleby, jak wyglądała produktywność tego ekosystemu i to wszystko znajdowało się w odległości niespełna 700 metrów od mojego miejsca zamieszkania. Tak wyglądał ten ogród z perspektywy ulicy. Przed nami na pierwszym planie fragment takiego niewielkiego trawniczka w ramach fragmentu oddzielającego jezdnię od chodnika dla osób, dla pieszych i zaraz za siatką rozpościera się przepiękny, trójwymiarowy ekosystem jadalnego ogrodu leśnego. To było miejsce, w którym znalazłem bardzo wiele odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Przede wszystkim na pytanie, czy to jest możliwe w naszych warunkach klimatycznych. Czy jest możliwe, aby stworzyć taki produktywny ogród dostarczający olbrzymie ilości żywności, który wymaga niewielkich nakładów pracy na utrzymanie i jednocześnie jest przyjazny nie tylko dla nas, dla samego człowieka, ale również dla innych zwierząt i dla szeregu gatunków, które tam znalazły swoje miejsce do życia, swoje miejsce schronienia. Ogród rodził olbrzymie ilości owoców, jabłek, grusz, czereśni, wiśni, borówek, owoców dzikiej róży, owoców dzikiego wina, mirabelek. No, był to fantastyczny przykład tego, jak pozostawiony bez opieki ekosystem jadalnego ogrodu leśnego może trwać niemalże w nieskończoność. No właśnie tutaj niemalże w nieskończoność, ponieważ jak dowiedziałem się ostatnimi czasy, teren jednak został wykupiony przez jakiegoś dewelopera i cały ten fantastyczny ogród leśny został niestety wykarczowany i na tym miejscu, z racji tego, że jest to zapewne bardzo cenna pod względem budowlanym działka, postawiono budynek mieszkalny. No niestety nic nie trwa wiecznie, ale przykład, który absolutnie zostawił mnie z olbrzymią ilością wiedzy praktycznej, z całą bazą danych wynikających z długoletniej obserwacji tego, jak ten ekosystem funkcjonował, jak się zmieniał, jak ewoluował i jak w kontekście tego czasu i tego ekosystemu mógł funkcjonować człowiek. Po pewnym czasie mojego zainteresowania permakulturą przeniosłem się na nieco głębszy poziom przede wszystkim wiedzy praktycznej. Zrealizowałem szereg eksperymentów zarówno w tej skali miejskiej, jak i w różnych innych ogrodach, jeżdżąc po Polsce, projektując tego typu ogrody dla swoich klientów. I tak zdobyta wiedza pozwoliła mi zrobić kolejny krok. Zawsze marzyłem o tym, żeby wyprowadzić się z miasta, opuścić wielką aglomerację i przenieść się na teren, który pozwoli mi eksperymentować z wszystkimi rozwiązaniami z obszaru permakultury, agroleśnictwa i rolnictwa regeneratywnego na nieco większej powierzchni. W 2013 roku udało mi się nabyć pierwszy hektar ziemi rolnej niedaleko Łodzi, bo 80 km od Łodzi, w otulinie Spalskiego Parku Krajobrazowego, dokładnie nad rzeką Pilicą. I tutaj widzicie Państwo ten teren na slajdzie. Teren bardzo ciekawy, ponieważ był mi on znany praktycznie przez całe dzieciństwo. Tak się złożyło, że to miejsce jest położone niedaleko wsi, z której pochodził mój dziadek i miejsca, do którego ja przyjeżdżałem praktycznie w każde wakacje, biwakując nad rzeką Pilicą i pomagając swojej rodzinie przy różnych pracach polowych, sianokosach, żniwach, wypasie zwierząt. Tutaj macie przykład, no bardzo słodkiego obrazka, jest to
młode ciele, które dopiero co wstaje na nogi zaraz po porodzie. I ten słodki obrazek z jednej strony jest absolutnie bardzo przyjemny i czymś na pewno, co nas rozczula. Z drugiej strony musimy mieć świadomość, że zwierzęta prowadzone w krajobrazie w nieodpowiedni sposób potrafią poczynić bardzo dużo zniszczeń. I taka sytuacja właśnie miała miejsce na obszarze tego mojego obecnego siedliska, ponieważ przez ponad 20 kilka lat był tam prowadzony dosyć intensywny wypas bydła mlecznego. Zaraz za tymi krowami przemieszczały się również stada owiec. Zwierzęta puszczone luzem mogły dokonywać bardzo dużych ingerencji w środowisko łąkowe, w ten ekosystem łąkowy. Jak widzimy, trawa na tym zdjęciu jest dosyć krótko przystrzyżona przez te przeżuwacze. No i po pewnym czasie takiego niekontrolowanego wypasu ten teren został przekształcony w taką półpustynię. Stało się to po 97 roku, po wielkiej powodzi, która praktycznie zabrała resztki żyznej próchnicznej gleby, naniosła jeszcze więcej piasku i taki teren przejąłem po pewnym czasie jako zalążek siedliska Dolina Mgieł, które prowadzę obecnie. Najlepsze miejsca wyglądały w ten sposób. Były pokryte bardzo rachityczną okrywą roślin, całkowicie degradowany profil glebowy, w zasadzie czysty piasek w podłożu. Proszę sobie zakodować ten obrazek w pamięci, ponieważ ja będę do niego wracał w dalszej części prezentacji, ale jest on niezwykle istotny. Chociażby do tego, żeby prześledzić, jak w ciągu kilku lat przebiegała regeneracja tego obszaru, przyspieszona wykorzystaniem różnych technik właśnie z zakresu permakultury, agroleśnictwa i rolnictwa regeneratywnego. Pierwsza rzecz, która została przeze mnie przeprowadzona, to oczywiście testy glebowe. Tutaj taki bardzo prosty test słoikowy, jaki każdy z nas może przeprowadzić. Taki test pokazuje nam, jakie rodzaje materiałów mamy w tej wierzchniej warstwie gleby. I jak widać z tego testu, jest tutaj niemalże sam czysty piasek, bardzo cieniutka warstewka lotnych związków, różnych cząstek ilastych, gliniastych, która osadza się na samym wierzchu tego piaszczysto-żwirowego podłoża. No i oczywiście praktycznie zerowa ilość materii organicznej, więc typowa jałowa gleba, bonitacyjna klasa przeważająca na tym terenie to jest oczywiście szóstka. Oprócz tego mamy duże obszary tak zwanych nieużytków rolnych, czyli gleb pozaklasowych, które w rozumieniu klasycznego rolnictwa nie nadają się do uprawy żywności. To było dla mnie duże wyzwanie i nie ukrywam, że przez długi, długi czas szukając kawałka ziemi dla siebie, jeżdżąc po całej Polsce, napotykałem naprawdę piękne gospodarstwa z już istniejącą infrastrukturą, w których w zasadzie można było wejść i rozpocząć działania w pełnej skali. Niemniej jednak zobaczyłem ten zdegradowany kawałek Polski, pomyślałem sobie w ten sposób, że tak naprawdę za jakiś czas mogą wyglądać większe połacie naszego kraju. Już byłem dosyć mocno świadomy tych zagrożeń, które niesie ze sobą globalne ocieplenie, zmiany klimatyczne, chaos klimatyczny, z którym teraz się zmagamy, potężne susze, z drugiej strony krótkotrwałe, bardzo nawałnice, które dostarczają nam różnych zjawisk powodziowych, zalewają okresowo niektóre tereny i przyczyniają się do pogłębionej erozji glebowej. Zwłaszcza jeżeli zostaną, że tak powiem, nieodpowiednio sparowane z gospodarką człowieka, z nadmierną orką gleby, z użyciem nawozów syntetycznych, z użyciem chemicznych środków ochrony w darze. I to wszystko przekłada się na bardzo szybko postępującą degradację obszarów rolnych. Tak tylko dla przypomnienia powiem, że obszary rolne w naszym kraju zajmują blisko 50% powierzchni Polski. Więc oddziaływanie w samym sektorze rolnictwa na nasz krajobraz
jest niezwykle intensywne i należy tutaj bardzo mocno pokłonić się nad rozwiązaniem wielu z istniejących problemów. To jest temat, który przyświeca mi od wielu, wielu lat. Zawsze chciałem stworzyć miejsce, przestrzeń, w której możliwe będą eksperymenty, badania naukowe, testy, które pozwolą nam wypracować rozwiązania pomagające współczesnym rolnikom w rozwiązywaniu podstawowych problemów, z jakimi się rolnictwo boryka. Tak wyglądały fragmenty, te najgorsze fragmenty mojego siedliska. Bardzo pionierska roślinność, głównie mchy, porosty, niewielkie rachityczne trawy. Ekosystem, który walczy o przetrwanie, walczy o związanie wilgoci w przypowierzchniowej warstwie gleby i ta wilgoć w wielu przypadkach pochodziła właśnie z tego zjawiska, czyli z mgieł. Występujące w tej linie mgły oczywiście też podpowiedziały nam nazwę naszego siedliska Dolina Mgieł, to właśnie stąd się ta nazwa wywodzi. Mgły są niezwykle cennym zasobem w kontekście naszego terenu, naszego bioregionu. Jesteśmy w jednym z obszarów województwa łódzkiego, w którym mamy najgorsze gleby pod względem zawartości materii organicznej i jednocześnie dosyć niskie średnie wartości opadów rocznych, które są dodatkowo nierównomiernie rozmieszczone w skali, więc utrudniają jakąkolwiek działalność rolniczą związaną z wytwarzaniem żywności na tym terenie. Więc świetny poligon do tego, aby tak naprawdę zderzyć całą teorię projektowania permakulturowego z trudami rzeczywistości i wypracować rozwiązania, które faktycznie w naszym klimacie, w naszym kontekście glebowym, w naszym kontekście opadowym sprawdzają się najlepiej i tym tematem zajmujemy się od wielu, wielu lat. Jednocześnie prowadząc Fundację Transformacja, która prowadzi szereg działań edukacyjnych i badawczo-wdrożeniowych, również w ramach funkcjonowania Polskiego Instytutu Badawczego Permakultury, który jest takim naszym terenem doświadczalnym, gdzie zbieramy sobie różne informacje, różne obserwacje, różne dane na temat wprowadzanych przez nas rozwiązań i następnie przefiltrowane przez ten nasz trud pracy, testowania i cały proces wychwytywania tych najlepszych rozwiązań. Dalej te rozwiązania udostępniamy głównie podczas kursów, warsztatów czy spotkań otwartych, które prowadzimy również na terenie siedliska Dolina Mgieł. Tu przykład takich dosyć rozległych obszarów łąkowych. Wszystko na początku wyglądało dosyć marnie. Po prawej stronie łacha piasku, bardzo krótka okrywa w postaci trawy, która tutaj rosła. Natomiast no, te trawy okluczem, czyli jakby znów powracamy do idei, że ekosystem jest się w stanie zregenerować, o ile umiejętnie posterujemy tak zwaną sukcesją ekologiczną, czyli procesem, który z takiego obszaru pustynnego potrafi po pewnym czasie odtworzyć ekosystem lasu, wielopiętrowego, bardzo bioróżnorodnego ekosystemu, który funkcjonuje dużo lepiej w zderzeniu z tymi wszystkimi abiotycznymi, czyli nieożywionymi czynnikami środowiskowymi, takimi właśnie jak opady, nasłonecznienie, wiatr, etc. Więc tutaj trawy okazały się grupą roślin kluczowych, które otworzyły przed nami proces regeneracji, przyspieszonej regeneracji, bo to jest ważne. Możemy czekać bardzo długo, aż dany obszar zregeneruje się samorzutnie, ale możemy też ten proces przyspieszyć i sprawić, że odzyskamy dużo większą produktywność i wydajność takich ekosystemów, również pod względem sekwestracji gazów cieplarnianych i pod względem wytwarzania biomasy, która jest kluczowa dla funkcjonowania wszystkich grup troficznych w łańcuchu pokarmowym. Również elementem tego łańcucha jest człowiek. Co zrobiliśmy na początku? Przede wszystkim zaczęliśmy uczyć się rozpoznawać poszczególne gatunki traw, uczyć się ich
roli w tym naszym lokalnym ekosystemie i zaczęliśmy od zbierania dużych ilości nasion z tych gatunków, które gdzieniegdzie pozostały w takich enklawach, gdzie była troszeczkę bardziej żyzna gleba, gdzie było trochę więcej wilgoci i tam takie kępy traw tych rodzimych gatunków się zachowały i wytrzymały tą presję, którą wcześniej narzucał wypas zwierząt, a potem jeszcze powódź. Z tych zebranych nasion zaczęliśmy tworzyć lokalne mieszanki nasienne, dodając do nich różne inne nasiona i formując coś, co znane jest powszechnie, jeżeli ktoś tylko słyszał o takim nazwisku jak Masanobu Fukuoka i książce Rewolucja źdźbła słomy, na pewno słyszał również o kulach nasiennych. To było narzędzie, które wystarczyło nam do tego, aby zrekolonizować tymi miejscowymi gatunkami traw te wszystkie gołe połacie terenu, które zostały odkryte podczas powodzi, z których wierzchnia warstwa żyznej gleby została wymyta przez nurt rzeki. I to są właśnie efekty naszych prac. Pierwszy rok, 2013, od momentu zakupienia terenu siedliska, już w drugim roku obszar wyglądał w ten sposób. Tutaj kolejne przykłady. Początkowo bardzo krótka, bardzo niska okrywa roślinna, gdzieniegdzie przebijające się gołe połacie gleby i po pewnym czasie rozrzucania kul nasiennych udało nam się odbudować tą miejscową biomasę w postaci traw. Trawy i drzewa, czyli takie zestawienie, które widzicie tutaj Państwo na tym właśnie slajdzie, to jest jeden z najbardziej produktywnych rodzajów ekosystemów i najlepszy ekosystem, jeżeli chodzi o wykorzystanie procesu fotosyntezy do wytwarzania dużych ilości biomasy. Jedyne, czego tutaj brakuje na tym obrazku, to zwierzęta z grupy przeżuwaczy, które mogą w sposób bardzo odpowiedzialny być prowadzone po tym krajobrazie i jeszcze bardziej przyspieszać proces regeneracji, ale to nie może być wypas swobodny, to nie może być wypas wolny, to musi być rozwiązanie z obszaru tak zwanego wypasu kwaterowego, gdzie w odpowiedni sposób koncentrujemy presję zwierząt na ekosystemie, a potem pozwalamy się tym fragmentom zgryzionym przez zwierzęta zregenerować się przez dużo dłuższy czas, niż ma to miejsce właśnie w wypasie wolnym. No ale żeby wpuścić tam zwierzęta, trzeba było najpierw popracować nad pastwiskami, nad łąkami, tak aby były one w stanie wyżywić odpowiednie pogłowie zwierząt. No i to udało nam się zrobić w ciągu niespełna 5 lat. Także już praktycznie nie ma takich obszarów, gdzie możemy dostrzec gołe połacie gleby. Większość tego terenu jest już porośnięta właśnie trawami oraz drzewami, które też sadziliśmy w tym czasie. Tutaj znów powrót do tych najgorszych fragmentów, do roku 2013. Wszystkie fragmenty zostały przeze mnie wstępnie zmapowane i następnie w tych fragmentach zacząłem prowadzić bardzo przemyślaną gospodarkę opartą na zasobach, które mogłem pozyskać z terenu całego siedliska. Więc starałem się zarządzać w odpowiedni sposób dostępnymi zasobami, niektóre z nich ilościowo właśnie w tych najgorszych miejscach, po to, aby przechylić tą szalę z degradacji na rzecz regeneracji tego ekosystemu. Pod numerem pierwszym oczywiście ogród na tak zwanych podwyższonych grządkach. To były moje pierwsze prace. Wykorzystanie tektury, wykorzystanie wszelkiej możliwej dostępnej biomasy, którą miałem na terenie siedliska, po aby jak najlepiej zabezpieczyć glebę przed przesychaniem i już wprowadzić jakiekolwiek gatunki, które będą przyspieszały wytwarzanie profilu glebowego, wytwarzanie próchnicy, wiązanie azotu, tak jak tutaj w tym przykładzie koniczyna, którą widać na pierwszym planie. Ale stopniowo zacząłem również wprowadzać rośliny jadalne, tutaj pomidory i wiele, wiele innych warzyw, które się pojawiały. Od samego początku zacząłem intensywnie pracować nad procesem kompostowania. Po pierwsze po to, aby zobaczyć,
które z zasobów, jakimi dysponujemy na terenie siedliska, będą najlepsze do tego, żeby wytwarzać kompost najwyższej jakości. Po drugie, żeby tego kompostu wytworzyć dużo, aby móc szybciej regenerować glebę. Początkowo pryzmy kompostowe były tworzone tylko i wyłącznie przeze mnie, bądź przez osoby, które gdzieś tam brały udział w warsztatach, jakie prowadziliśmy, bądź odbywały u nas staże, praktyki, czy też spotkania wolontariackie. No i ten kompost był na wagę złota. Każda najmniejsza ilość pozwalała na skolonizowanie kolejnego metra kwadratowego powierzchni uprawowej, po to, aby znów związać wilgoć przy powierzchniowej warstwie tego piasku, który tutaj Państwo widzicie na tym zdjęciu, i aby móc uprawiać jakiekolwiek rośliny, które będą w stanie regenerować glebę. Tego kompostu po pewnym czasie zaczęło nam brakować. Musieliśmy sięgać po nowe metody jego wytwarzania. Z tego względu, że również cały system upraw, który zaczęliśmy tam wdrażać, osiągnął dosyć dużą powierzchnię. Tutaj za moimi plecami na tym zdjęciu taki pierwszy, jeden z pierwszych ogrodów warzywnych wprowadzony w tak zwanym systemie alejowym, poprowadzony po naturalnych konturach terenu, tak aby jak najlepiej, jak najefektywniej wykorzystać każdą kroplę wody, jaka spada na ten suchy obszar ziemi. I ten ogród ma powierzchnię 300 metrów kwadratowych. Był on wystarczający do tego, aby wytworzyć w nim większość warzyw, które potrzebowaliśmy na własne potrzeby, na potrzeby naszych rodzin, znajomych, a potem już zaczęliśmy wchodzić w etap nadprodukcji. My bardzo często mamy w głowie zaklętą taką ideę, że żyjemy w czasach niedoboru wszystkiego. Ciągle nam się powtarza, że mamy niedobór paliw kopalnych, mamy niedobór żywności, mamy niedobory różnego rodzaju materiałów budowlanych, surowców i tak dalej, i tak dalej. Natura nie zna czegoś takiego. Natura bardzo szybko zaczyna wkraczać w etap nadprodukcji. Jeżeli wysiejemy jedno nasiono słonecznika, po jednym sezonie zbierzemy już około 1000 takich nasion. Jeżeli zjemy tego połowę, a połowę przeznaczymy na wysiew, to już w następnym roku będziemy mieli 10 tysięcy takich nasion. I ten przyrost jest niezwykle szybki. I w ten sposób, bazując na tych odnawialnych zasobach żywych, które są napędzane energią słoneczną, możemy generować tak naprawdę nasze bogactwo, nie tylko bogactwo materialne, ale również duchowe, pieniężne, materialne, jest jednym z tych składników oczywiście. Natomiast tu nie tylko pieniądze i nie tylko materia się liczy, więc pracujemy z żywym organizmem, który zaczyna o nas dbać i zaczynamy budować swoją również przynależność do tego miejsca i do lokalnej wspólnoty, która w takim miejscu wyrasta i w takim miejscu się umacnia. I zaczynamy znów od podstaw, zaczynamy od zrozumienia, z jakimi zasobami mamy do czynienia. Tutaj na tym zdjęciu zimowe siano, my tak to nazywamy, jest to siano, które zbieramy w okresie zimy, wtedy, kiedy są roztopy, kiedy śnieg nie zakrywa tej martwej materii organicznej i wtedy, kiedy cała energia związana w procesie fotosyntezy w okresie wegetacyjnym zostaje już sprowadzona do kłączy podziemnych, do korzeni, a my usuwamy tylko szkielet węglowy, który jest już praktycznie pozbawiony składników odżywczych i przy pomocy tego właśnie szkieletu węglowego, tej materii zimowego siana ściółkujemy, czyli osłaniamy glebę, tak aby nie narażać jej na przegrzanie, na wysuszenie i na erozję. Jest to jeden z naszych podstawowych zasobów, którym gospodarujemy i którym świadomie zarządzamy. Świadomie zarządzamy jego alokacją, czyli decydujemy, w którym miejscu koncentrujemy pewną ilość tego zasobu, aby uzyskać pewien określony efekt ekologiczny. Tak właśnie zrodził się nasz system organicznych upraw bezorkowych, który jest absolutnie ściśle powiązany z wykorzystaniem techniki głębokiego ściółkowania właśnie sianem, wzorując się na ludziach, którzy już przed nami przetestowali to rozwiązanie. Mam tutaj na myśli pewną Amerykankę, która jest uznawana za prekursorką tej techniki. Mam tutaj na myśli Ruth Stout,
która w zasadzie wprowadziła metodę głębokiego siłkowania jako jedyną metodę prowadzenia ogrodu u siebie w Stanach. Była propagatorką tej metody, napisała kilkanaście książek, pisała masę artykułów, upowszechniając ten rodzaj podejścia do dbania o glebę, dbania o wilgoć w glebie, dbania o lokalne zasoby i wytwarzania jednocześnie w toku tego procesu dużych ilości zdrowej, organicznej żywności, wolnej od chemii, wolnej od pestycydów i w sposób bardzo przyjazny dla lokalnego ekosystemu. Ta grządka, którą tutaj widać, która jest okryta warstwą kompostu, tego ciemnego, czarnego kompostu, oczywiście nie możemy jej pozostawić właśnie w takim stanie, ponieważ ten ciemny kompost nagrzałby się bardzo szybko od słońca, stracił wodę i zamienił się, krótko mówiąc, w gaz cieplarniany, uleciał w atmosferę. Musimy go zakryć, musimy go okryć przede wszystkim poprzez uprawę roślin, tutaj w tym przypadku rozsada sałaty, ale również przez wykorzystanie tej materii organicznej w postaci siana, tak aby zbudować wierzchnią warstwę gąbki, która będzie chłonęła i zatrzymywała wodę, tak niezbędną do utrzymania tychże plonów. Dzięki temu konieczność podlewania takich upraw została u nas zminimalizowana do niezbędnego minimum, czyli do takich okresów, kiedy mamy faktycznie epizody bardzo długotrwałej suszy, a to się zdarzało już kilkakrotnie w historii naszego siedliska, gdzie mieliśmy okresy nawet 5 miesięcy bez kropli deszczu, więc w takich przypadkach tak, musimy nawadniać, natomiast w momencie, kiedy te opady są dosyć równomiernie rozłożone w sezonie, praktycznie z tym nawadnianiem nie ma konieczności nawadniania. Gleba sobie doskonale radzi z tym tematem. Jak już wspominało kilku z moich przedmówców, to właśnie gleba jest najlepszym zbiornikiem do gromadzenia wody, a jeżeli jest jeszcze wsparta i okryta odpowiednio skomponowaną roślinnością, no to już mamy wygraną sytuację. I tu przykład tego, że bardzo dużo plonów jest przez nas uprawianych nie w monokulturach, tylko z wykorzystaniem sukcesji ekologicznej i tak zwanego dobrego sąsiedztwa roślin. Wiele warzyw wspiera się wzajemnie, wiele roślin wspiera się wzajemnie i na bazie różnych gatunków i różnych odmian roślin uprawnych i nie tylko tworzymy tak zwane gildie. To one pozwalają nam lepiej wykorzystać dostępną przestrzeń i dostępne zasoby. No i jak widać po kondycji tych naszych upraw mają się one całkiem nieźle. Bardzo szybko można wejść w etap nadprodukcji i zacząć sprzedawać nadwyżki, które wytworzymy właśnie w oparciu o takie rozwiązania, bądź też wykorzystać je do tego, aby się wymieniać w ramach barteru na różnego rodzaju usługi, czy też produkty lokalne. Więc to jest niezwykle cenny zasób, ale również metodologia prowadzenia upraw w ten sposób zaczyna budować naszą odporność, odporność całego ekosystemu, która jest uzależniona od wysokiej bioróżnorodności. Tutaj przykład organizmów, które przyszły nam z pomocą. Na tym zdjęciu widzicie Państwo sadzonki ziemniaków, które zostały zaatakowane przez stonkę i w pewnym momencie pojawili się nasi naturalni sprzymierzeńcy w postaci modliszek, które bez naszej ingerencji, bez naszego udziału zajęły się, że tak powiem, nadwyżką stonki i usunęły ją z naszych upraw. Więc jeżeli nie zabijamy tego życia dookoła nas ciężką chemią rolniczą, nie stosujemy pestycydów i dbamy o tą różnorodność zarówno na poziomie różnego rodzaju kryjówek, siedlisk, które możemy stworzyć w ramach takiego gospodarstwa permakulturowego, to ten ekosystem bardzo szybko przychodzi nam z pomocą w sytuacjach kryzysowych. Plony może nie super najlepsze, nie są to pewnie ziemniaki, że tak powiem, na medal, natomiast ich wielkość i zasobność w składniki pokarmowe absolutnie pokrywa nasze najśmielsze oczekiwania, więc jesteśmy bardzo wdzięczni za tego typu plony. Oczywiście odwdzięczamy się poprzez odpowiednie zarządzanie tym ekosystemem. Tutaj widać fragment Starorzecza. Jest to fragment starego koryta rzeki Pilicy, który
uległ zeutrofizowaniu, zarósł roślinnością. Na dnie tego starorzecza, które widnieje na tym zdjęciu, znajduje się około metra, półtora nawet osadów dennych, które w warunkach beztlenowych wydzielają metan do atmosfery. Postanowiliśmy nieco wspomóc ten nasz lokalny ekosystem i wykorzystując do tego ciężki sprzęt, intensywną ingerencję w ten krajobraz, ale w bardzo krótkim czasie, odtworzyliśmy pierwotny kształt tego starorzecza, a wydobyte z niego osady wykorzystaliśmy jako budulec do bardzo żyznego podłoża, żyznej warstwy gleby, na którym dalej mógł się rozwijać lokalny ekosystem. To, co się zadziało już w pierwszym sezonie od przeprowadzenia takiej radykalnej ingerencji w ten fragment starorzecza, to przede wszystkim wybuch biorów różnorodności. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo w jaki sposób pojawiły się tam gatunki roślin i zwierząt, które wcześniej nie były tam spotykane. Bardzo szybko woda odzyskała niezwykłą przejrzystość i wybitną jakość w porównaniu do tego, co było wcześniej, kiedy starorzecze było zamulone i zarośnięte nadmiarem tataraku. Od razu powróciły płazy. Stworzyliśmy miejsce rozrodu wszystkich płazów w okolicy i to starorzecze zaczęło już w pierwszym sezonie tętnić życiem. Oczywiście każdy fragment otwartej wody przyciąga ptaki, które przyniosły tam nasiona kolejnych roślin, więc już w następnym sezonie było widać wybuch kolejnej fali gatunków, których wcześniej tam nie spotykaliśmy. Oczywiście otwarta toń wodna przyciąga również ssaki i jednym z takich ssaków, który do nas przywędrował, był bóbr. Początkowo byliśmy troszeczkę niezadowoleni z jego obecności w naszym siedlisku, ponieważ zaczął wycinać drzewa, których tak naprawdę nie było zbyt wiele na tym terenie. Zwłaszcza zaczął się zabierać za te najcenniejsze liściaste gatunki, które wybijały się ponad tą sosnową monokulturę, która króluje w naszych okolicach. No i początkowo byliśmy troszeczkę zaniepokojeni jego obecnością, zaczęliśmy rozważać nawet różnego rodzaju zabiegi, aby utrudnić mu nieco wycinkę drzew, chcieliśmy je owijać siatkami, ale po pewnym czasie dłuższej obserwacji zaczęliśmy zauważać, że ten bóbr tak naprawdę może nas wiele nauczyć. To on kształtuje ekosystem, on jest ekspertem, to on posiada wiedzę zakodowaną w jego genach, w jaki sposób najlepiej kształtować takie właśnie siedliska. I od tego bobra, od obserwacji jego sposobu gospodarowania w tej naszej przestrzeni nauczyliśmy się niezwykle dużo ciekawych rzeczy. Między innymi dostarczał nam bardzo cennego materiału budulcowego, mianowicie po ścięciu takiej topoli, osiki zostawiał grube konary, które bardzo często były poobgryzane z młodych liści i tych najbardziej delikatnych gałązek, natomiast ta twarda celuloza już go nie interesowała, więc mieliśmy bardzo dużo darmowego materiału, z którego mogliśmy skorzystać chociażby w procesie budowy hugli, czyli tych grządek spopularyzowanych przez Sepa Holzera. Tutaj właśnie pierwsze etapy budowy takiego hugla. Cały ten materiał, który widzicie Państwo na tarczce, został przygotowany przez Boba. Ja go tylko zebrałem, przetransportowałem w odpowiednie miejsce i ułożyłem na stertach. Taki materiał bardzo dobrze wiąże w wilgoć. Jest to celulozowa gąbka, która po pewnym czasie staje się magazynem wody, z której mogą korzystać grzyby, mikroorganizmy glebowe i oczywiście rośliny. Już po pewnym czasie, wykorzystując dodatkowo materię organiczną w postaci kompostu, liści, skoszonej trawy, czyli wszystko to, co byliśmy w stanie zebrać z naszego terenu, naszego siedliska i skoncentrować w tym miejscu, dało nam taki efekt. Mogliśmy bardzo szybko, bazując na tych szkieletach z gęsi ściętych przez bobra, wprowadzić kolejne rozwiązanie, które przyspiesza regenerację gleby i które jednocześnie pozwala nam wytwarzać zdrową organiczność bez chemii, bez konieczności stosowania nawozów syntetycznych. Wszystko funkcjonuje w oparciu o zasoby lokalne. My znów tylko świadomie nimi zarządzamy,
i zarządzamy ich alokacją. Tutaj na pierwszym planie potężne plony szpinaku, w dalszej części już nieostre, nowe nasadzenia, między innymi sałat i selera, a w tle widnieje jeszcze goły, nieokryty materią organiczną szkielet kolejnej sterty gałęzi, również udostępnionej nam przez Bobra, który tworzył kolejnego kugla. I tak właśnie zrodził się ogród Wi-Fi, który tak został nazwany przez naszych wolontariuszy ze względu na to, że swoim kształtem przypomina znaczek Wi-Fi. Wykorzystywaliśmy również kompost, który poniekąd powstał właśnie z tego materiału pozostawionego przez Bobra, ponieważ z takich gałęzi mogliśmy zrobić zrębki, a przy użyciu zrębek mogliśmy zrobić fantastyczny kompost i wykorzystać go do przygotowania rozsady warzyw, dokładając do tego bardzo ciekawe rozwiązanie polegające na formowaniu tak zwanych kostek ziemnych, które zdecydowanie pozwalają na wytworzenie lepszej rozsady o lepszej jakości i dzięki temu plonowanie takiego ekosystemu staje się dużo, dużo większe. Tu przykład właśnie takiej sałaty rzymskiej, która została posadzona przy użyciu tej kostek ziemnych w tak zwanej grządce zagłębionej. Jak macie dużo żywności, to lepiej funkcjonuje wasza przemiana materii. Tutaj pojawia się kolejny problem, z którym boryka się nasza cywilizacja. W dalszym ciągu jesteśmy na poziomie starożytnego Rzymu, w którym to czyste strumienie górskie przy użyciu akweduktów były przekierowane na obszary miejskie po to, aby z tych obszarów miejskich wypłukiwać nieczystości pochodzenia ludzkiego. I w dalszym ciągu nasza cywilizacja tkwi na tym etapie. A tak prozaicznie prostym rozwiązaniem jest toaleta kompostująca. Toaleta kompostująca, która pozwala przetworzyć nam tą jakże cenną materię organiczną, którą traktujemy mocno po macoszemu i staramy się jej jak najszybciej pozbyć z naszego otoczenia. Pozbyć przy użyciu czystej, krystalicznie czystej wody pitnej, a to generuje kolejne problemy. To generuje konieczność instalowania systemów kanalizacji ściekowej. To konieczność tworzenia bardzo drogich rozwiązań technologicznych, które umożliwiają jako takie oczyszczenie takich ścieków. Jak wiemy, te rozwiązania technologiczne zawodzą. Często przykład czajki, oczyszczalni czajka w stolicy naszego kraju, awaria kolektora i praktycznie każdej doby do Królowej Polskich Rzek wylewane były hektolitry surowych ścieków. Takie sytuacje zdarzają się bardzo często na całym świecie. Proste rozwiązanie. Wykorzystajmy te cenne surowce, przetwórzmy je na kompost i ponownie zawróćmy do ekosystemu, który będzie dostarczał naszą żywność. To jest właśnie kompost z toalety kompostującej, zapakowany w doniczki, w których zostały posadzone sadzonki, tutaj w tym przypadku leszczyny. Taką leszczynę po pewnym czasie przesadzamy sobie w miejsca, w których tworzymy produktywne żywopłoty, w których znów wprowadzamy rośliny wieloletnie po to, aby mogły intensywnie fotosyntetyzować, magazynować węgiel organiczny, odbudowywać strukturę glebową i jednocześnie dostarczać nam jadalnych orzechów. Więc możemy bardzo kreatywnie podejść do problemu niezagospodarowanych tak naprawdę odpadów i wykorzystać je na rzecz regeneracji danego obszaru. Rozwiązanie bardzo proste, umożliwiające wprowadzanie również drzew owocowych. Tutaj przykład już takich kwitnących sadzonek, które posadziliśmy na terenie naszego siedliska na samym początku naszych działań, a one już w tym momencie zaczynają wchodzić w fazę owocowania i dostarczają nam już po kilku latach całkiem sporej ilości owoców. Więc to są rozwiązania, które umożliwiają wykorzystanie niezagospodarowanych wcześniej zasobów, wykorzystanie mądre, kreatywne, chociażby po to, żeby tworzyć takie nasadzenia śródpolne, śródłąkowe, śródpastwiskowe, jakie widzicie tutaj Państwo na tym slajdzie. Tutaj mamy przykład olchy czarnej, gatunku, który jest absolutnie przeze mnie ukochanym gatunkiem liściastym, naszym rodzimym. Nadaje się do prowadzenia w systemach odroślowych, czego nauczył nas Bóbr, bo wycięte drzewo zaczyna odbijać właśnie w postaci takiej kępy, z której regularnie można co jakiś czas pozyskiwać materię organiczną.
wykorzystywać ją do wytwarzania zrębki, czy regeneracji gleby, czy tworzenia takich kryjówek na przykład dla jeży, czy innych zwierząt, które zaczynają powracać na te tereny zregenerowane. No jest to jednocześnie drzewo, które współpracuje z bardzo ciekawym gatunkiem promieniowców, które umożliwiają wiązanie azotu z atmosfery i część tego azotu uwalniana jest do gleby i to właśnie te gatunki zaczynają odżywiać całą hordę mikroorganizmów glebowych, które przyspieszają regenerację profilu glebowego. Więc tutaj mamy kilka rozwiązań w jednym elemencie. Z otrzymanych gałęzi, z takiego właśnie systemu odroślowego możemy wytworzyć biowęgiel, na bazie którego możemy regenerować kolejne połacie terenu i wytwarzać cudowną organiczną żywność. Tutaj przykład rzodkiewek, które właśnie były uwiane na grządkach zasilanych biowęglem. Plony absolutnie zachwycające smakiem, kruchością, delikatnością i łatwością uprawy. Więc bardzo polecam tego typu rozwiązania. Z takich gałęzi można też wytworzyć duże ilości zrębki, a na tych zrębkach można zaszczepić grzyby, grzyby lecznicze, jadalne, które mogą stanowić kolejny element naszej diety, diety zera kilometrów, ale również być produktem, który możemy sprzedawać czy wymieniać. I jednocześnie to właśnie grzyby są mistrzami rozkładu materii organicznej i wytwarzania dużych ilości grzybowego kompostu, który jest niezwykle potrzebny dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich roślin zdrewniałych, czyli drzew i krzewów. Tu kolejny przykład, tam przykład grzybów shiitake, tutaj pierścieniak jadalny, bardzo cenny, smaczny grzyb, który chętnie pojawia się w naszym ogrodzie, kiedy właśnie do ściółkowania wykorzystujemy zrębki drzew liściastych. Mając zrębki, mając do dyspozycji dosyć duże połacie terenu, oczywiście następnym krokiem, jaki otwiera się przed nami, jest wprowadzenie zwierząt. My zaczęliśmy od drobiu, zaczęliśmy od kurniosek. Tutaj przykład naszego niewielkiego statka, które po pewnym czasie dosyć znacznie się rozrosło. Zaczęły te kury dostarczać nam dużych ilości kompostu, ale jako produkt uboczny zaczęły wytwarzać niezwykle cenne jaja, które no, stanowią podstawę funkcjonowania takiego gospodarstwa regeneratywnego. Jest to bardzo dochodowy interes z jednej strony, a z drugiej strony jest to niezwykle cenne źródło białka i innych składników pokarmowych, które dostajemy niejako w prezencie od rek. Kompost jest czymś, co jest absolutnie na wagę złota, więc jeżeli mamy możliwość wytwarzania tego kompostu na bazie lokalnych zasobów, inwestując w ten proces niewielkiej ilości energii czy materii, chociażby w postaci takiego ziarna zbóż, tutaj przykład owsa, które uprawiamy w systemie alejowym pomiędzy pasami zadrzewień, po prawej stronie ściana lasu, po lewej pas zadrzewień śródpolnych i pomiędzy tym pole uprawne, w którym prowadzimy uprawę zbóż na niewielką skalę po to, aby wytworzyć sobie wszelkie niezbędne składniki diety dla naszej kur i ewentualnie jeszcze zawsze coś zostaje dla nas. Więc pszenica, czy owies, czy jęczmień mogą być z powodzeniem wykorzystane jako element paszy dla drobiu bądź innych zwierząt. No i tutaj nasz statko właśnie w trakcie pracy, na pierwszym planie rozgrzebana pryzma zrębek, po prawej stronie widać taki ciemniejszy fragment, to już jest kompost przygotowany przez kury, który pozwolił nam na to, żeby z niewielkiej skali upraw w ramach tego ogrodu o powierzchni 300 metrów kwadratowych dosyć szybko zregenerować obszar o powierzchni 1000 metrów kwadratowych. Tak wygląda gleba właśnie po przejściu takiego stara kur. Jest oczyszczona dosyć dokładnie z wszelkiej zielonej materii organicznej i nawieziona dużą ilością kurzaka, przez co staje się niezwykle dobrym podłożem uprawowym. No i dzięki obecności kur możemy wejść w nieco wyższą skalę upraw. Tutaj również uprawy prowadzone przy zastosowaniu metody głębokiego ściółkowania. Uprawy bardzo różnorodne, znów nie uprawiamy w monokulturach, tylko staramy się
uprawiać rośliny w tak zwanym dobrym sąsiedztwie, więc tak wygląda zagospodarowanie tej powierzchni, którą oczyściły i przygotowały nam wcześniej kury. Plonowanie zachwycające, to znów są rzeczy, które przechodzą nasze najśmielsze oczekiwania. Kiedy kupowałem pierwszy hektar siedliska Dolina Mgieł i byłem zapytany przez osobę, która sprzedawała mi ten pierwszy hektar, co ja tutaj planuję zrobić, jak powiedziałem, że będę uprawiał tutaj warzywa, to ta osoba popukała się w czoło i powiedziała, że na tych piaskach na pewno nic nie wyrośnie. No, po kilku latach widzimy, że pewne rzeczy można zmienić na lepsze, więc takimi przykładami pozytywnych działań staram się dzielić wtedy, kiedy jest to możliwe. Jeżeli macie do dyspozycji duże ilości dobrego jedzenia, to wierzcie mi, że wcześniej czy później wokół tego jedzenia zaczną gromadzić się ludzie. Zaczną zadawać pytania, zaczną odwiedzać coraz częściej wasze siedlisko i to jest możliwość do tego, żeby dzielić się nadmiarem. Dzielić się nadmiarem zarówno tej żywności, ale dzielić się nadmiarem wiedzy, doświadczeń i tych wszystkich technik, które udało nam się przetestować w ramach funkcjonowania naszego siedliska. Tutaj zdjęcia z tak zwanych dni otwartych, gdzie można nasze siedlisko odwiedzić bezpłatnie, dowiedzieć się o tym, jak ono funkcjonuje, zjeść z nami pyszny posiłek na bazie tego, co u nas wyrosło i na bazie wszelkich lokalnie dostępnych produktów, które mamy wokół siebie, bo często się wymieniamy. Mleko bierzemy od sąsiadki, która ma krowy, my dostarczamy innych produktów, takie połączenia barterowe. To zawsze jest czas, kiedy możemy usiąść przy wspólnym ognisku i kiedy możemy porozmawiać o bardzo różnych ciekawych rzeczach z zakresu permakultury, agroleśnictwa, rolnictwa regeneratywnego i wspólnie cieszyć się tym czasem, który pozwala nam wzbogacić się doświadczeniami, które też inne osoby przywożą do naszego siedliska, podzielić się problemami i poszukać wspólnie rozwiązań dla tychże problemów. Tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć swoją wypowiedź. Dziękuję serdecznie za uwagę. Jeżeli są pytania, to zapraszam do sąsiedniego pokoju, gdzie postaram się na te wszystkie pytania odpowiedzieć. Jeżeli ktoś chciałby się ze mną kontaktować, to zapraszam do odwiedzenia strony Fundacji Transformacja, do odwiedzenia strony siedliska permakulturowego Dolina Mgieł i mojej strony Łukasz Nowacki, Permakultura dla Każdego, gdzie staram się dzielić nadmiarem wiedzy, doświadczeń i tym, czym jestem w stanie się podzielić z Państwem. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję za uwagę.